No, dzisiaj sobie zrobię wycieczkę, ale przed wycieczką oczywiście ja już wytrzeźbieję, muszę sobie otworzyć. Zrobimy sobie taką instrukcję, jak otworzyć piwo bilaczy. Tak, otworzone. Przed wycieczką na skup muszę sobie zważyć wszystkie tutaj te metale, które po prostu już mi się tak nagromadziły, że nie ma miejsca. Tutaj jest z pralki, wszystko stal. To jest z Nightka, tutaj jest z telewizora stal, to jest mikrofala. Tu są jakieś z tosterów jeszcze. Tutaj jest LED z telewizora. Tu jest mikrofali. Tu jest silników stojany, wszystko to pójdzie chyba jako cienki złom. Ja dzisiaj sobie muszę sprawdzić wagę i przypadkiem, czy my nie oszukują na skupie złomu z wagą, nie? No więc dzisiaj sobie zrobię takie notatki, ile to, no ile to wszystko ważyło, bo to wszystko jest właśnie jako cienka stal brana u nas. Więc no takie głupoty tutaj mam, wszystko ze stali jest. Jeszcze tutaj właśnie taka drobnica. Garnek sobie zostawię. No i zważę sobie wszystko. Dzisiaj zanotuję. Zobaczymy. Zawsze będę układał wszystko na wadze. No i będę notował sobie. Zobaczymy, ile wyjdzie tych kilogramów. Nie jest tego za wiele, no ale mam problem z miejscem, więc ja zabiję dwie muchy jednym ciosem i oddam to sobie dzisiaj na skup wszystko. Zobaczymy przy jednym, czy nas nie oszukują na skupie złomu. No, pierwszą dawkę muszę sobie włożyć tutaj na wagę. No i zobaczymy. To pierwsze ważenie. Pierwsze ważenie tego materiału wyniosło nam 9 kg 470 gramów. Jest zapisane. No, na wagę idzie druga rzecz. Jako drugą sprawę tutaj stojany to też będzie chyba jako cienkie policzone. Jest 11,605 gramów. Jest napisane. Jedziemy dalej chyba. To tu ważymy ten garnek sobie. No jako dalsza sprawa wstawiliśmy garnek, który ma ale kilogram 140 gramów, więc odliczymy to sobie od wagi. Jest waga pokazana 13,5 kg, prawie 13,6. Minus ten garnek 12,46 kg. Wszystko wstawiamy. Oczywiście kolejne rzeczy będą jeszcze ważone. No i zapisujemy kolejne rzeczy. Pauza. No i kolejna rzecz, którą wstawiłem na wagę, to były właśnie blachy z pralki, ten bęben i z tymi bebechami wszystkimi w pośrodku. Waga nam pokazuje 24,855 gramów, więc zapisujemy sobie to. I to jest wszystko ze stali. Tutaj już są rzeczy zważone. No i my dzisiaj, ja dzisiaj sobie idę to oddać na skup. Zobaczymy jeszcze, muszę sobie policzyć dokładnie. Dodać to wszystko i zobaczymy, ile nam wyjdzie waga. No i po kalkulowaniu jest całkowita masa żelaza, znaczy się stali, 58,38 kg. Właśnie co tutaj siedzi na wadze, a plus jeszcze tutaj ta drobnica. Zobaczymy, teraz jadę na skup, oczywiście aż wypiję piwsko se i wytrzeźbieję. Zobaczymy, ile nam naliczę za tą stal. Ja idę to ładować do samochoda. No i zobaczymy, ile kilogramów mi policzą. Mi wyszło 58,38 kg stali. Zobaczymy, czy zaokrąglam na górę, czy na dół. Zobaczymy. Za chwilę karteczka właśnie ze skupu złomu. Mojego bliskiego. Mam kawałek, więc nie ma problemu. Ja jestem po sprzedaży złomu. No i nie zapominajcie, dzisiaj kurde 14.02 walentynki, ale to kurde wiecie jak, jakiegoś szampana tam zakupić żonie albo coś, albo kwiatek jakiś, będzie na pewno ucieszona, bo wiecie jak z kobietami jest kurde, jak to tam zapomnicie, to jest kurde szał. No ile mi tam naliczyli, teraz powracamy właśnie do kalkulacji. Ja naliczyłem 58 kg, co ja 38 gram, 380 gramów. No i naliczyli mi 59 kg, więc ten skup jest bardzo fajny. I
po cenie nawet ponad złotówę. Po przeliczeniu na czeskie korony to jest ponad złotówę za cienki złom. Ja to udawałem jako blachy i jest wypłata bardzo fajna. Nie boję się tego, że to jakieś ekstra pieniądze nie są, ale mam miejsce zrobione. No i jestem bardzo ucieszony, bo czekałem 200 koron, a jest 330, więc jest coś do, będzie coś do gardła włożyć albo co. Kurde, to takie pieniążki, takie bardzo malutkie są. Ale nie zapominajcie, chłopie, dzisiaj walentynki, nie zapomnijcie jakiś kwiatek kupić kobiecie albo coś tam. Ten skup złomu swój właśnie lubię, ponieważ jest bardzo blisko i naliczyli więcej, jak ja naliczyłem 58 kg, naliczyli mi 59 kg za cienką stal, oczywiście, za te blachy, za te wszystko. Więc chłopie, nie zapominajcie głównie o tych walentynkach, bo to podstawowa sprawa. Dzisiaj, kurde, wiecie co, amerykańskie święto, kurde, kobiety na tym bardzo, kurde, to wiecie co, jak zapomnicie, to jest przypał, nie? Ja też muszę jeszcze skołować jakiś kwiatek swojej żonie, to jest bardzo fajnie, bo mi wyszło więcej, jak liczyłem, więc mam miejsce gotowe, zrobione, blach się pozbyłem, no i to właśnie chciałem. Miejsce zrobić sobie tutaj, by kolejne demolki były. No i co? Więc do zobaczenia. Miłego poniedziałku walentynkowego. Użyjcie to sobie, kurde.